Dzień dobry Państwu. Chciałbym bardzo serdecznie Państwa powitać na spotkaniu z zupełnie niebagatelnej okazji, a mianowicie premiery Alefu, czyli jednej z dwóch bodaj najważniejszych książek Borgesa. Będę na jej temat rozmawiał dzisiaj z Piotrem Pazińskim, autorem posłowia do tej książki, a także filozofem, pisarzem, redaktorem naczelnym Midrasza oraz Grzegorzem Jankowiczem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozofem literatury, krytykiem, a także dyrektorem programowym Festiwalu imienia Konrada. Dodam jeszcze, że Alef został przełożony przez Andrzeja Sobola Jurczykowskiego. I co jeszcze? Aha, jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, to będzie na to czas na koniec naszego spotkania. Dlatego prosiłbym bardzo o zamieszczanie takich pytań w komentarzach do naszej transmisji. Dobrze, zaczniemy od pytania rozgrzewkowego, chociaż ono wcale nie jest według mnie, nie jest wcale proste. A mianowicie, no tak, dostajemy kolejną edycję dzieł Borgesa, powiedzmy dwie dekady, jeśli dobrze liczę, po takim wzmożonym okresie zainteresowania jego twórczością. To był taki ostatni okres, 20 lat temu. No i natychmiast się nasuwa pytanie, dlaczego dzisiaj mamy tego Borgesa czytać? Jakie tropy, jakie motywy dzisiaj są dla nas aktualne, coś mogą nam dać? A może w ogóle to pojęcie aktualności zupełnie do jego twórczości nie przystaje i się nie nadaje. Więc może zaczniemy od Piotra. Ja w ogóle uważam, że literatura nie musi być aktualna. Zwłaszcza taka literatura jak literatura Borgesa, która operuje, nie chcę powiedzieć w świecie całkowitych fikcji, prawda, no bo oczywiście jego wyobraźnia jest mocno zakorzeniona w rzeczywistości. Jego rodzinnej, ojczystej Argentyny, prawda, i w bibliotekach, w których pracował, i w tekstach, które czytał, i w tekstach z gazet, które przepisywał, z których robił swoje opowieści kryminalne i tak dalej, więc to nie jest tak, że to jest całkowicie gdzieś wypreparowana, abstrahowana wyobraźnia, przeciwnie, ale z drugiej strony chyba jest tak z literaturą Borgesa, że ona jest programowo niedoraźna, niekoniecznie zaangażowana w tu i teraz, raczej stanowi ćwiczenie dla własnej wyobraźni czytelnika i w związku z tym nie musimy się jakoś upierać, czemu dzisiaj Borges, a nie wczoraj. On jest po prostu autorem świetnych opowiadań, które i jako ćwiczenie literackie, i stylistyczne, i jako ćwiczenie wyobraźni mogą się przydać każdemu czytelnikowi, być może każdemu początkującemu, czy nawet już zaawansowanemu literatowi, trochę jak opowiadania Franza Kawki. Oni by się pewnie nie polubili z Kawką, ale gdzieś może na wyższym poziomie są jakoś podobni. Podobni właśnie w tym swoim oderwaniu od spraw bieżących. Więc może tak, może właśnie na przekór, ponieważ sprawy bieżące są takie, jakie są i niekoniecznie rzeczywistość i społeczno-polityczna i stan świata mogą nam się podobać, to Borges będzie bardzo dobrą furtką. Nie chcę powiedzieć ucieczki od rzeczywistości, bo od rzeczywistości pewnie i należy uciekać całkowicie, tylko jakoś się z nią zmierzać, ale dobrym wytchnieniem. Wytchnienie na tych kartach jest, nie jest to wyłącznie, jak czasami się zarzucało Borgesowi, jałowa zabawa dla erudytów, którzy są właśnie żyją w kości wieży z kości słoniowej, prawda, i zajmują się przerzucaniem się cytatami z dawno spróchniałych książek, tylko coś, co pozwala chyba rozbujać naszą własną wrażliwość, naszą własną wyobraźnię i pójdzieś z literaturą dalej. Ja bym się zgodził z tym, że literatura nie musi być aktualna, żeby ją czytać z pożytkiem, z pasją i żeby znajdować w niej wytchnienie od rzeczywistości, jeśli chcemy od niej uciekać albo trochę się od niej odsunąć. Ale akurat w przypadku Borgesa nie tyle aktualność, ile umiejętność skonstruowania tekstu, który się nie starzeje,
jest chyba kluczową cechą poetyki. Borges tworzył swoją literaturę za pomocą bardzo prostych w gruncie rzeczy narzędzi, jeśli chodzi o fundamenty. Jeśli chodzi o powierzchnię, to ona iskrzy się najrozmaitszymi tropami i filozoficznymi, i teologicznymi, literackimi. Przepraszam, jest tego bardzo dużo. Natomiast u samych fundamentów tego edificium literackiego, w interfejsie tej maszyny, wydaje mi się, są bardzo proste i uniwersalne narzędzia, które sprawiają, że Borges nie starzeje się tak, jak starzałaby się literatura sprzęgnięta z rzeczywistością społeczno-polityczną w czasach, w których on żył. Nie było tak, że on się tymi czasami nie interesował, nie było tak, że nie interesował się polityką, sprawami społecznymi. Miał na to bardzo wyraziste poglądy, z którymi na przykład ja się nie zgadzam, ale zarazem w swojej literaturze stronił od wszelkiej doraźności, co paradoksalnie sprawia, że czytany w różnych okresach historycznych od momentu publikacji tych książek, okazuje się bardzo inspirujący. Nie wiem, czy zawsze aktualny, bo musielibyśmy bardzo precyzyjnie zdefiniować to pojęcie, ale inspirujący. Dziś w jaki sposób na przykład czytać ten Alef, żeby on się połączył z naszymi czasami? No, żyjemy w takiej atmosferze, w której granica między fikcją a prawdą, między opowieścią a rzeczywistością nieustannie się zaciera, o ile już nie została zatarta. Żyjemy w takim okresie, w którym widmowość zarówno zdarzeń, jak i widmowość istnień coraz bardziej zaczyna nas niepokoić. Ta widmowość oczywiście może być urojona, ale nawet w postaci urojonej jakoś na nas oddziałuje. Żyjemy wreszcie w czasach, w których powtórzenia, szobowtórowe utożsamienia pojawiają się co po krok. Nasza rzeczywistość, rzeczywistość polityczna w Polsce nieustannie jest opisywana z konieczności ze względu na pewne konkretne osoby, jak i konkretne zdarzenia za pomocą takich kategorii. Te pojęcia i te figury pojawiają się w Alefie niemal na każdej stronicy i pojawiają się w taki sposób, że mogą rzucić światło na to, czego my na co dzień doświadczamy. Mogą nam pomóc w trochę innym odniesieniu się, z większym oddechem może, z większym dystansem, z większym rozumieniem, zrozumieniem do tego, co otacza nas na co dzień, czego na co dzień doświadczamy. Okej. Zanim jeszcze się w Alefa zagłębimy nieco mocniej, może się trochę cofniemy najpierw. Jest 49 rok, kiedy wychodzi Alef, 44, kiedy wychodzą fikcje. Borges jest już autorem na pewno ukształtowanym o pewnych ugruntowanych poglądach. Więc pomówmy sobie w tym momencie o tym, co wpłynęło na jego twórczość, tę, z którą teraz możemy obcować. Mówi się w tym biograficznym kontekście na przykład o jego pochodzeniu, o tej rodzinie wojskowo-literackiej. Mówi się o fascynacji literaturą od najwcześniejszych lat, właściwie dziecięcej nawet fascynacji literaturą. Ale możemy też pomówić o podróżach do Europy, o styczności z literaturą europejską, z filozofią europejską, z tamtymi autorami. Wreszcie zapytam też o to, jakie byłyby konteksty istotne dla tej lektury. Spróbujmy sobie to jakoś tak rozpisać, rozegrać. Już trochę powiedziałeś, tak? Znaczy, wczesne zetknięcie się z kulturą europejską, czas pobytu w Szwajcarii, pierwszej wojny światowej, później, prawda? On pochodził rzeczywiście z rodziny majętnej, od wielu pokoleń zakorzenionej w Argentynie, więc w zasadzie nie był emigrantem, co jest ważne, prawda? To znaczy nie był kimś, kto pamiętał czasy, kiedyś wsiadł na okręt i dopłynął do Nowego Świata. Znaczy w tym Nowym Świecie był od zawsze, a jednocześnie była to rodzina, która miała niewątpliwie rozmaite związki z kulturą. Z kulturą, która w Argentynie była z jednej strony kulturą już latynoską, prawda, miejscową, hiszpańsko-latynoską. Niewątpliwe fascynacje Borgesa i gauczami, i jakimiś ludźmi z marginesu argentyńskimi.
na pewno historią Argentyny, historią wojskowości, wciąż powtarzający się wątek wojny argentyńsko-urugwajskiej, coś, co dla nas jest w zasadzie zupełnie nieczytelne, a w jego czasach, zwłaszcza, że część rodziny była w to zaangażowana, było bardzo ważne. No a z drugiej strony to jest świat kultury europejskiej, kultury bibliotek, wielkiej literatury europejskiej przywiezionej za ocean, ale też czytanej w Europie, literatury francuskiej i angielskiej, chyba przede wszystkim. Do tego bym jeszcze dodał pewnie mniej uświadamiane, chociaż słowo tytułowe tego tomu nam to dobitnie pokazuje, fascynację mistyką żydowską, kabałą, kulturą hebrajską właśnie, a nie tylko żydowską, jakby zapośredniczoną przez chrześcijaństwo, ale również kulturą hebrajską. No to dość solidne fundamenty. Na pewno świat gdzieś, bo mówiłem o wojskowości, o świecie gauchos, prawda, o tych różnych właśnie nożownikach, przestępcach i świecie raczej marginesu społecznego, a na drugim biegunie mielibyśmy świat biblioteki, świat erudytów bibliotecznych, który był dla niego bardzo bliski. Sam pracował, jak wiadomo, w Bibliotece Narodowej w Buenos Aires przez lata i świat tych bibliotecznych moli, którzy wynajdują różne książki. Troszkę podobny światowi, ja wiem, co Umberto Eco, prawda, już Europejczyka pełną gębą, prawda, no bo Europejczyka, jakby zawsze Europejczyka, jest gdzieś podobny, tak. Erudycja polega na wynalezieniu jakiegoś przejścia od książki do książki w wielkiej bibliotece. W związku z tym, no i świat jest wielką biblioteką, co wiemy z opowiadania Biblioteka Babel z fikcji, ale też nasza wyobraźnia ma charakter erudycyjno-biblioteczny, który u Borgesa będzie znowuż stale przełamywany jednak tym, no jednak chyba latynoskim machyzmem, który nie był mu no, tak odległy, tak? Później sympatiami, to o czym Grzegorz napomknął, z argentyńską raczej prawicą niż lewicą, w związku z tym z takim światem no, arystokracji, ze światem no, powiedzmy wyższych klas społecznych i tak dalej. Stąd też i zarzuty o elitaryzm tego projektu erudycyjnego, że to jest jednak zabawa bardzo elitarna. I niewątpliwie tak jest. Znaczy, tu nie ma co udawać, że jest to pisarz popularny. Popularny i że dla wszystkich, i też popularny, że on sam z siebie to po prostu wysnuł całą wyobraźnię. Nie, no jest to człowiek z elit, który wykonuje przez większość życia elitarne zawody, jakimi są jednak bibliotekarze. Tak? I strażnicy wielkich składów księgarskich. No. Ja bym dodał do tego jeszcze kilka rzeczy, które naświetlą sposób, w jaki on swoją prozę i swoją poezję konstruował. Jeśli chodzi o poezję, to wpływy klasyczne były tutaj decydujące. I rzeczywiście, gdy ktoś czyta również tłumaczone na język polski jego wiersze równolegle z opowiadaniami, to łatwo znaleźć różnicę między sposobem, w jaki on używa języka, gdy pisze tekst poetycki, a sposobem, w jaki używa języka, gdy pisze tekst prozatorski. To się może wydawać oczywiste, bo założenie, że wiersz będzie inny niż proza, wciąż jest obecne w naszej świadomości, choć ono nie jest wcale moim zdaniem, gdy myślimy o literaturze dwudziestowiecznej, zwłaszcza literaturze z początku XX wieku, literaturze modernistycznej, awangardowej, nie jest wcale tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. Natomiast jeśli chodzi o jego prozę, to ona jest efektem, jego twórczość prozatorska jest efektem mariażu fikcji literackiej z teologią oraz filozofią. I to bardzo specyficznego mariażu, który on dość precyzyjnie objaśnił w tej pierwszej książce. Ona jest z nami właśnie w fikcjach i w opowiadaniu, w którym pojawia się Tlön. Mianowicie tam mowa o tym, że metafizyka jest po prostu jednym z rodzajów fikcji, jedną z dziedzin fantastyki, jedną z dziedzin wyobraźni. Dla Borgesa systemy filozoficzne oraz systemy teologiczne są dokładnie tym samym, czym są dla niego fikcje literackie. Łącząc jedno z drugim, wykorzystuje
filozofię oraz teologię jako napęd swojej fabuły. Wszystkie pojęcia filozoficzne mogą się u niego pojawić jak bohaterki i bohaterowie opowiadań bądź powieści u kogoś innego. Z całą pewnością ogromny wpływ miał na niego zarówno filozoficzny idealizm, jak i panteizm. Chociaż można byłoby po kimś, kto czerpie z tych dwóch tradycji, oczekiwać, że będzie miał większą wiarę w istnienie transcendencji, która w owych systemach idealistycznych i panteistycznych w jakiś sposób organizowała czy to strukturę świata, strukturę wszechświata, strukturę czasu, strukturę wieczności. Natomiast u Borgesa jest to wykorzystywane w sposób dużo mniej zobowiązujący. Nie ma tam żadnego ewidentnie podoba mu się po prostu, podobają mu się metafory, podobają mu się figury, podobają mu się pojęcia, które z tych systemów bierze, ale nie przywiązuje do nich aż takiej, nie przywiązuje wagi do precyzyjnego i konsekwentnego posługiwania się tymi pojęciami, a już na pewno nie przywiązuje wagi do ich pierwotnych znaczeń. Żongluje tymi pojęciami, zmienia znaczenia, przesuwa na swojej szachownicy literackiej figury, które pochodzą skądinąd. No i jeszcze jedna tradycja bardzo istotna. Piotr wspomniał tradycję hebrajską, ale równie istotna jest dla Borgesa tradycja gnostycka. Myślę, że jej zawdzięcza to, co najbardziej wielu uwodzi w prozie Borgesa, a mianowicie, ty to nazwałeś erudycyjnością, natomiast on po prostu z tradycji gnostyckiej zaczerpnął pewien styl objaśniania świata, zagadek, które świat przed nami stawia, świat i wszechświat. I ten styl w jego literaturze sugeruje istnienie tajemnicy, do której być może dotrzemy, jeśli tylko doczytamy dany tekst do końca. Rzecz jasna, Borges jest cwany, dlatego że nieustannie tę tajemnicę przesuwa poza horyzont, skłaniając nas po pierwsze do lektury kolejnych własnych tekstów, a także, jak wielu czytelników, zwiedzionych jego sugestywnością, jego stylu, do poszukiwania źródeł, w których być może pewne sprawy stały, dzięki którym pewne sprawy przez niego w opowiadaniach opisywane stałyby się jaśniejsze. To się oczywiście nigdy nie dzieje. Ale jest taki posmak, kiedy czytamy te teksty, wydaje nam się, że autor posiadł pewną wiedzę, jest depozytariuszem gnozy i ta wiedza zostanie nam zaraz wyjawiona. Zaczynamy krążyć wokół tego pragnienia poznania, a potem zostajemy z niczym, ale jednak cała ekscytacja związana z tego rodzaju doświadczeniem, nawet iluzorycznym, staje się naszym udziałem i po prostu sprawia, że do Borgesa chcemy wracać. Tylko że i klasyczna metafizyka i gnoza posługują się pojęciem prawdy, to znaczy są przekonane, każdy system metafizyczny, obojętnie, czy to będzie nie klasyczny arystotelizm, czy tomizm, czy któryś z nurtów, prawda, heretyckich, ojców Kościoła, czy klasyczna gnoza, są przekonane, że ich system jakoś tam przylega do rzeczywistości. To znaczy, mówiąc krótko, ta narracja metafizyczna jest odwzorowuje rzeczywistość, a nie ją po katosku tworzy, tak? On nie ma charakteru transcendentalnego, tylko raczej co najwyżej dociera do prawdy i ją odwzorowuje. Tymczasem Borges w tym sensie używałby wszystkich tych metafizyk właśnie na sposób transcendentalny, to znaczy raczej by mówił, że są one produktem naszej własnej wyobraźni, naszego własnego umysłu. Do rzeczywistości samej w sobie to zdaniem Borgesa raczej chyba, tak jak zdaniem Kanta, dostępu byśmy nie mieli. Rzeczywistość sama w sobie jest dziś pozostawiona, ona stanowi gnostycką tajemnicę. A kategoria prawdy, no cóż, u niego jest o tyle rozmyta, że faktycznie kategoria prawdy zależy tu wyłącznie od narracji. Skoro narracją jest i każda metafizyka, i narracją jest każda teologia, i każda herezja jest narracją. W związku z tym
Nie mamy tutaj systemu, o którym jednoznacznie moglibyśmy powiedzieć, że on o rzeczywistości przylega. Jeśli coś jest prawdziwe, to być może jakiś konglomerat wszystkich punktów widzenia, wszystkich sposobów oglądania rzeczywistości, który na jeden ułamek sekundy daje nam takie poczucie obcowania z pełnią. No to jest Alef, to jest ten tutaj tytułowy hebrajsko, właściwie nie hebrajsko, hebrajsko-matematyczno-mistyczny, magiczny Alef, kryształ, w którym my nagle zobaczymy całość rzeczywistości, która natychmiast nam się potem rozsypie na te poszczególne, prawda, fasetki, okruchy, z której nic nie będzie. Więc ta stąd też to jest obsesja katalogowania, encyklopedia tlenu z fikcji i wiele innych pomysłów. Biblioteka Babel, tak, która się znowuż rozpada na kawałki, potem scala. Chyba nie ma punkt scalenia, ten alefowski punkt scalenia jest możliwy wyłącznie na ułamek sekundy. Być może na tę jedną chwilę narrator Alefa skądinąd jakieś alter ego, czy właściwie może sam Borges dotknął tej tajemnicy, ona mu się z miejsca, z rąk wymknęła. Więc i tak jak wymyka się prawda, a cała reszta jest opowieścią. Co pewnie z drugiej strony nie oznacza tyle, że nie ma prawdy, wszystko jest relatywne i w gruncie rzeczy wszystko jest wyłącznie narracją. Tak on by też nie powiedział, bo tam nie ma takiego abgruntu, to znaczy bezgruncia, w którym my byśmy błądzili wyłącznie, prawda. Wydaje mi się, że tym gruntem, po którym Borges stąpa, jest jednak grunt kultury, który, to znaczy tych kolejnych warstw kultury, nawarstwiających się książek, narracji, które daje mu całkiem solidne podłoże do tego, co on robi. Więc nie byłoby to całkiem oderwane, takie byśmy postmodernistyczne błądzenie we mgle, bez cienia drogowskazu, bez cienia jakiekolwiek, prawda, twardego podłoża. Ale też nie jest to rzeczywistość, w której prawda jedna jest i by obowiązywała i do której moglibyśmy dotrzeć. Jedna rzecz mi przyszła do głowy, kiedy Piotr to mówił a propos tego tomu, to borgesowski sposób opowiadania o świecie, który jest właśnie opowiadaniem z wyobraźni, doskonale widać w dociekaniach Averroesa, które zamyka krótki passus w tym passusie, w tym fragmencie. Jakiś jego awatar wyjaśnia, że wszystkie słowa, które poświęcił Averroesowi, są tylko umowne, dopóki w niego wierzy, w Averroesa, dopóty Averroes istnieje. Kiedy wierzyć przestaje, wówczas zarówno Averroes, jak i cały jego świat znika. To jest może najbardziej przejmująca rzecz, bo tak, zgadzam się, że gruntem, po którym porusza się Borges, są książki. To już brzmi jak coś nietrwałego, ale ten grunt po zamknięciu oczu i po wyłączeniu wyobraźni może całkowicie zniknąć. Pytanie, gdzie się wtedy w przypadku Borgesa znajdujemy? Nie mam gotowej odpowiedzi, mam kilka sugestii, ale może jeszcze nie teraz, może kolejne twoje pytania naprowadzą nas na ten trop. Tak, no poruszyliście tutaj całą masę niesamowicie ciekawych wątków, do których będziemy na pewno jeszcze wracać. Tymczasem, przechodząc już no, w pewnym sensie do Alefa, ale jeszcze krążąc w ogóle dookoła twórczości Borgesa, no właśnie, powiedzieliście o tej erudycyjności, o tym niezwykle bogatym świecie i rzeczywiście w Alefie jest tak, że na tych stronach pojawiają się dziesiątki postaci najróżniejszych, czasem fikcyjnych, czasem istniejących, czasem historycznych, z jakimś bagażem. Pojawiają się najróżniejsze przestrzenie i najróżniejsze czasy, zapętlone, pocięte, pomieszane, jakieś kontaminujące się nawzajem i nakładające się na siebie. I poniekąd czasami momentami jednak tam się poruszamy po omacku. To jest taka
nazwałbym to pewną cechą stylu, estetyki Borgesa. I o to też chciałem zapytać właśnie, już odpowiedzieliśmy trochę na to, ale co moglibyśmy o tej estetyce Borgesa więcej powiedzieć? Jakie byłyby jej wyróżniki, cechy charakterystyczne? Może Piotrze, ty zaczniesz? Estetyce? Ja miałem zawsze wahanie, czy w ogóle można nazwać teksty pomieszczone w tych kolejnych tomach, bo i następne się ukażą kiedyś w piwie, znaczy zostaną wznowione. Czy można je nazwać opowiadaniami? Mi się wydaje, że to są szkice, że to są bruliony, że to są notatki. Nie wiem, czy Borges by się śmiertelnie na mnie nie obraził, ale ja bym w ogóle nie nazwał opowiadaniami, no w takim sensie, jak się mówi, nie wiem, o opowiadaniach, no dajmy na to, nie wiem, Jarosława Iwaszkiewicza, tak? Albo kogoś, kto rzeczywiście siedzi i pisze opowiadanie, które ma swoją narrację, ma swój jakiś bohaterów i tak dalej. To są bardziej bruliony różnych pomysłów. Oczywiście one czasami mają jakąś akcję, prawda, ale czy jakichś swoich protagonistów, ale w gruncie rzeczy są wykładniami pewnego rodzaju pomysłów, szarad, zagadek intelektualnych, zagadek filozoficznych, które, a cała reszta, czyli cała fabuła jest wyłącznie pretekstowa po to, żeby nam okazać właśnie nie bezmiar erudycji znowuż, bo to nie jest jałowe, tak? Jak wrogowie bezmiaru erudycji by skłonni byli twierdzić, że to jest takie dokładnie domknięte w tej bibliotecznej immanencji. Nie, no tam się strasznie dużo rzeczy dzieje. Są różnego rodzaju ćwiczenia, trochę ćwiczenia stylistyczne, prawda? Jak Raymonda Queneau, znaczy spróbuję opisać ten kawałek świata, czy ten wycinek świata na jakiś inny sposób. Trochę ćwiczenia wyobraźni, troszkę ćwiczenia strategii intelektualnych, które jakiś kawałek rzeczywistości by nam ujmował, bo on się zaraz nam wymknie, ale trochę ćwiczenia takie, no powiedzieliśmy, że Borges jest zakorzeniony w kulturze europejskiej, no to jest właśnie zakorzeniony w kulturze heretyków. Nie każdy heretyk uważał, że jego herezja od razu dotyka prawdy. To były często ćwiczenia intelektualne, tak? Obalę twoje argumenty, przedstawię argumenty lepsze, tak? Potem być może siebie nawzajem powysyłamy na stos, to bez sensu, prawda? Dwóch śmiertelnych wrogów teologów okazuje się jednym i tym samym drobnym drgnięciem gdzieś w umyśle absolutu, więc nasze wszystkie ziemskie spory być może nie mają żadnego sensu, ale mają sens taki, że służą właśnie po pierwsze uchwytywaniu kawałka rzeczywistości, a po drugie trenowaniu umysłu, więc to są takie bruliono szkice, a nie opowiadania sensu stricte, tak mi się wydaje. I może dlatego się je czyta z tak wielką przyjemnością. Tylko że czyta się je inaczej, niż by się czytało faktycznie opowiadanie. No, nie wiem, zgodzisz się? A mogę już przejść płynnie od estetyki do etyki i wręcz polityki tych tekstów? Czy to jeszcze nie ten moment? Bo Piotr powiedział coś, co mnie niezwykle frapuje, z czym się zgadzam i zarazem radykalnie nie zgadzam. Dobra. To jest trudna sytuacja. Jedźmy z tym. Nie wytrwam w niej. Bo powiedziałeś, że odnosząc się do opowiadania pod tytułem Teologowie, w związku z tym, że bohaterowie tego opowiadania kłócący się ze sobą na argumenty są z punktu widzenia absolutu tym samym drobnym drgnieniem, to nasze ziemskie dyskusje, nasze nie mają znaczenia. Mnie się wydaje, że wszystko, co Borges napisał, nakierowuje nas na myśl odwrotną, że mianowicie nie mamy nic innego poza tymi dyskusjami, poza własnymi wynalezionymi przez nas narzędziami, za pomocą których możemy w świecie nie tylko literackim, nie tylko na poziomie tekstu, ale na poziomie społeczeństwa zrobić. Są w tym tekście, zwracasz na to uwagę w posłowiu, są w tej książce dwa opowiadania, które zestawione ze sobą wywołują w umyśle, przynajmniej czytelnika takiego, jakim ja jestem, popłoch i trwogę. Mianowicie opowiadanie Teologowie oraz opowiadanie Deutsches Requiem. W obu pojawia się para bohaterów,
W tym pierwszym już powiedzieliśmy dwóch teologów, którzy tworzą ze sobą, toczą ze sobą spór. Ten spór jest motywowany bardzo prosto, mianowicie jeden nie chce zrobić krzywdy drugiemu, ale go po prostu nie lubi. Na myśl o nim czuje odrazę, w związku z czym postanawia tworzyć kolejne refutacje jego argumentów. Wreszcie nadarza się okazja, ażeby zapisane przez tego drugiego zdanie zacytować i nieomalże zadenuncjować go jako autora herezji. To jest pierwsze opowiadanie. Tu myśl o tym, że te dwie postaci są jednym, nie wywołuje aż takiego skurczu, ani intelektualnego, ani moralnego. Natomiast to drugie opowiadanie naprzeciw siebie stawia oprawcę i ofiarę, nazistę i żydowskiego poetę, który przez tego nazistę został zakatowany. Jeśli dotrzemy do punktu, który zauważamy na horyzoncie dzięki opowiadaniu teologowie, to znaczy do punktu, w którym postaci, różne postaci stapiają się w jedno, w przypadku tego drugiego opowiadania, no, moja przynajmniej wyobraźnia, moja świadomość, wszystko co myślę na temat człowieka, świata, obecności nas wszystkich w jednym miejscu okazuje się bardzo, bardzo kontrowersyjne. By nie rzec po prostu nie do przyjęcia. Ta myśl, że oni są jednym jest po prostu nie do przyjęcia. Przez długi czas o tym myślałem, zastanawiałem się zatem, co Borges nam tak naprawdę próbuje powiedzieć, że z jakiejś perspektywy transcendentnej właśnie, po przekroczeniu horyzontu, po przekroczeniu tego progu, wszystko się ze sobą całkowicie utożsami, zjedna, nie pojedna, ale zjedna w tym sensie, że się stopi ze sobą i z czym to nas zostawia. Doszedłem do wniosku, że być może powinniśmy o tym pomyśleć inaczej, mianowicie, że to nie jest tak, że punkt, w którym jedno z drugim zostaje utożsamione, jeden z drugim stapia się w jedną osobę. To nie jest punkt, do którego my dotrzemy kiedyś, po śmierci. Z perspektywy Boga ten punkt będziemy oglądać, czy z perspektywy wieczności. Tylko, bo nie ma żadnej wieczności u Borgesa, oprócz tej, która jest wymyślona. Nie ma żadnego Boga, oprócz tego, który jest tworem wyobraźni. Więc być może jest tak, że on nas stawia przed czymś absolutnie koszmarnym, mianowicie, że ta nie tyle jedność moralna dwóch, tylko po prostu współistnienie dwóch jest nam dane tu i teraz. Że to się dzieje w tym samym momencie, w którym dzieje się dobro, wydarza się też zło. I z perspektywy milczącego absolutu, milczącej wieczności, milczącego i obojętnego wszechświata, różnica rzeczywiście nie istnieje. Jedyna różnica, jaka może zaistnieć pomiędzy nimi, a zgodzicie się pewnie, że ta różnica jest fundamentalnie ważna z etycznego i politycznego punktu widzenia, to jest ta różnica, którą my w naszych dyskusjach możemy wprowadzić. Tylko być może nie powinniśmy, tak jak teologowie, kłócić się o to, o co oni się kłócą. Powinniśmy się sprzeczać ze sobą, powinniśmy rozmawiać ze sobą o tym, co może zabezpieczyć nasz świat przed takim koszmarem, o jakim opowiada Deutsches Requiem. No i w tym sensie oczywiście opowiadania etyczne przesłanie tych opowiadań czy prus Borgesa byłoby takie, że to principium individuationis jest jedynym sposobem wyjścia z koszmaru całości, wszechcałości, która tu się objawia na chwilę, tak? Która jest albo tym koszmarem wieczności, czy wiecznego bytowania w jakimś absolucie, w którym rzeczywiście nic się od niczego już nie różni, jest tym samym. W związku z tym oprawca i ofiara będą tym samym, tak? Czy dwóch teologów będą, którzy strawili całe swoje doczesne, jedyne życie na spór, no, z punktu widzenia całości jałowy. Rewersem całości, skądinąd nie wiem, czy Borges znał Emanuela Levinasa, ale mógł słyszeć. No, byłaby jest u Levinasa nieskończoność. Tak? Nieskończoność to jest coś, co się zawsze gdzieś wymknie z takiej domkniętej immanencji. Obojętnie, czy to będzie immanencja bytu domkniętego, takiego parmenidosowskiego, czy to będzie immanencja jednej kultury całkowicie homogenicznej, jednego narodu całkowicie homogenicznego, jednej wspólnoty,
która twierdzi, że jest całością, a ktoś do niej nie należy, więc nie należy. I polityków, którzy wiedzą, kto należy, a kto nie należy, kto jest częścią całości, a kto jest elementem zbędnym i tak dalej. Nieskończoność zawsze otworzy jakieś jedno, czy drugie, czy trzecie okno, lufcik choćby, przez który wemknie się jakiś promyk światła, promyk indywidualności, czegoś być może całkowicie zbędnego z punktu widzenia całości, który będzie taką indywidualną, własną, jedyną, niepowtarzalną ścieżką w ogrodzie. Pamiętacie na koniec fikcji ogród o rozwidlających się ścieżkach, w których każda jedna, tak jak każde jedno przejście po ścieżkami, pokojami Biblioteki Babel jest czymś, co jakoś oznacza, symbolizuje pewnie indywidualne ludzkie życie, które wśród tych artefaktów kultury przebiega, to znaczy ona musi przebiegać, bo nie mamy innych artefaktów, nie mamy innych tworów, nie mamy innych, innych rzeczy, z których możemy lepić nawet naszą własną wyobraźnię, na której ona się osadza gdzieś, krystalizuje i obraca, prawda? Tutaj Borges byłby w jakimś sensie empirystą o tyle, że on wiedział, że wyobraźnia, ona ulatuje do gwiazd, ale z drugiej strony opiera się na tym, co wcześniej przed nami stworzono, napisano, przelano na papier i złożono w bibliotece. Ale każdy z nas może tę ścieżkę inaczej przejść. I wszystkie, już kończąc, wszystkie te teksty są tak naprawdę przeciwko Alefowi. Alef jest chwilową, niezwykłą, bardzo intensywną, intelektualną, duchową, estetyczną, etyczną pewnie epifanią obejrzenia nieskończoności, domkniętej nieskończoności, która się zaraz rozsypie po to, żeby się nie scalić w całość, po to, żeby się nie scalić w jedno takie immanentne, zmutowane, szczelne i wrogie wobec wszystkiego, co się znalazło poza tym coś. Tak? To zanim zadam kolejne pytanie, chciałbym przypomnieć, że Państwo również mają okazję to zrobić i zachęcam do tego oczywiście. A wracając do naszej rozmowy, Piotrze, pisałeś w posłowiu, że o ile w fikcjach Borgesa interesowała przede wszystkim ta potencjalność światów, jakaś modalność i to, czy one mogą zaistnieć, te światy, czy to w literaturze, czy właśnie poza nią, to mówisz, że w Alefie nacisk jest położony na nieco co innego, to znaczy na właśnie na to, co wspominaliśmy, na tę pękniętą, rozpękaną, jakąś dziwną, rozkrojoną tożsamość albo podmiotowość. I tak jak was słucham, zacząłem się zastanawiać, czy Borges nas nie zostawia przypadkiem z dosyć pesymistycznym przesłaniem, to znaczy, czy my nie jesteśmy właśnie tak u podstaw, defaultowo, pęknięci podmiotowo? Mam się wytłumaczyć. Nie no, ja po prostu, kiedy redaktor Kamil Piwowarski zadał mi pracę domową, znaczy napisanie posłowia do Alefa, to ja sobie grzecznie przeczytałem dwa posłowia do fikcji. Grzesia Jankowicza i Janka Gondowicza, którzy się rzeczywiście krążyli wokół tego tematu potencjalności literatury i tego, że fikcje opowiadają o tym, o światach możliwych. No ponieważ musiałem napisać krótkie, syntetyczne posłowie, no to pomyślałem sobie, że trzeba poszukać w Alefie jakiejś syntezy i odnalazłem ją w postaci sobowtóra. To znaczy nagle się okazało, że właściwie wszystkie opowiadania zawierają ten sam motyw, to znaczy motyw podwójności, czyli sobowtórowatości. Tak? One, ci doppelgängerzy są różni. Mogą być rozciągnięci w czasie, mogą się różnić nazwiskiem, mogą się różnić poglądami, płcią, poglądami teologicznymi, czymkolwiek. Mogą być rywalami w literaturze, no, jest wiele, wyliczyłem ich tam, prawda, kilkanaście typów.
zaczęło mnie to bawić, że nagle się okazało, że wow, znaczy rzeczywiście to się zgadza, znaczy to jest bardzo konsekwentnie zrobione. Nie będę teraz Państwa o tym zamęczał, to sobie po prostu przeczytacie, Alefa. Ale jaka jest konkluzja? Tak, konkluzja jest chyba taka, że człowiek jest wewnętrznie rzeczywiście u Borgesa nieustannie poróżniony, rozchwierutany, że taka powiedzmy arystotelesowsko-tomistyczna, znowuż narracja jakaś filozoficzna, tak, ale taka wizja człowieka wyposażonego w duszę i pewną istotę własną, która mu towarzyszy od narodzin do śmierci, jest fikcją. My zmieniamy tożsamości. Nasze tożsamości są mgławicowe, bo się też opierają na pamięci. W związku z tym my często zapominamy, stajemy się kimś innym. Dobieramy sobie różne elementy naszej tożsamości w zależności od tego, jak nam się ułoży życie. Próbujemy nieustannie chyba, może nie wszyscy, może niektórzy są pewni swojej drogi życiowej i pewni swojej jakiejś takiej konsekwencji, ale próbujemy sobie wymyślać nasze alternatywne scenariusze, nas samych, wyobrażamy sobie nas samych w innym kraju, w innym miejscu, w innej epoce, inaczej zrobionych i próbujemy samych siebie, prawda, w innych okolicznościach historycznych czy przyrodniczych i żałujemy często różnych decyzji życiowych, w związku z tym zastanawiamy się, czy można by cofnąć czas i pójść raz jeszcze w troszkę w innym kierunku i co by z tego wynikało, tak? Gdybyśmy obrali w którymś momencie inne przejście w labiryncie, gdzie byśmy wyszli, w tym samym miejscu, czy byśmy się znaleźli gdzieś zupełnie indziej, a może nasza osobowość by się doszczętnie rozsypała na jakieś kawałki i nie udałoby nam się jej scalić. A może po prostu mamy ubytki pamięci, gubimy samych siebie, ciągnących się gdzieś za sobą, prawda? Pamiętamy tylko ostatnie kilka lat swojego życia, ale już nie do końca jesteśmy pewni, co było 20 lat temu, jak to naprawdę było. No i tak dalej, i tak dalej. Nie ciągnąc tej wyliczanki, jesteśmy wewnętrznie poróżnieni, nie jesteśmy scaleni, popękani. Nie wskutek jakichś traum historycznych, katastrof. Nie, możemy mieć całkiem spokojne życie w jakimś spokojnym kraju, prawda, nie dotkniętym wielkimi burzami dziejowymi, a jednocześnie wcale nie wyjść z życia w jednym kawałku, tylko w wielu i składać się też z wielu nieprzystających do siebie części. Znów się prawie zgadzam ze wszystkim, ale nie do końca i wrócę do tego pytania, żeby skonstruować swoją opowieść. Mianowicie nie zostawia nas tylko z pesymistycznym rozpoznaniem pęknięcia, co niekoniecznie musi świadczyć o jego niepesymistycznym nastawieniu zarówno do naszej tożsamości, podmiotowości i świata, tylko świadczy to być może o tym, że on po prostu jest dobrym pisarzem. I jako dobry pisarz nie chce nam przedstawić tylko rewersu, ale wyposaża nas zarówno w awers, jak i rewers. W tym tomie znajdują się zarówno bardzo obiecujące zdania, obietnice, które rozbudzają w nas ogromne pragnienie, że oto możliwe będzie spotkanie kogoś, kto do nas tak bardzo będzie podobny, choć od nas jednak u początku różny, inny od nas, że my się po prostu pojednamy. Pojednamy się dlatego, że istnieje ogólna tożsamość, która obejmuje wszystkie byty, wszystkie istnienia, która jest jak coś w rodzaju takiego sznureczka, na który nanizywane są koraliki poszczególnych tożsamości, poszczególnych istnień. To jest jedna strona. Druga strona to jest strona różnicy, kiedy ludzie z pewnego punktu widzenia patrząc powinni się ze sobą porozumieć, powinni się ze sobą pojednać, powinni robić to samo, a jednak robią coś zupełnie innego. Jak w tytułowym Alefie, dwóch pisarzy patrzy w ten sam punkt zawierający wszystko, a jednak wybierają zupełnie inną drogę literacką i sposób, w jaki swoją karierę literacką, sposób, w jaki kierują swoją karierą literacką, sposób, w jaki tworzą swoje teksty, ma znaczenie. Ta różnica jest fundamentalna. Borges daje nam do zrozumienia,
że jedna z tych dróg jest lepsza, chociaż mniej doceniana, druga jest gorsza, chociaż wszyscy przyklaskują. Więc wydaje mi się, że on nie zostawia nas tylko z jedną stroną. Zostawia, daje nam zawsze dwie możliwości, a nawet kilka możliwości. No i wrzuca nas po prostu, konfrontuje nas z tym i naszą wyobraźnię. Piotr powiedział to na samym początku, że to jest wyzwanie dla wyobraźni każdej czytelniczki, każdego czytelnika. Nasza wyobraźnia zostaje przez te opowiadania pobudzona i my sami musimy wybrać jedną z tych stron. Być może nie musimy, być może najciekawiej jest wtedy, kiedy pozostają w grze w nas do samego, przynajmniej do samego końca pojedynczego tekstu, którego również nie nazywałbym opowiadaniem. Przede wszystkim dlatego, że, i to jest odpowiedź na twoje pytanie o estetykę, przede wszystkim dlatego, że chyba największy wpływ na styl Borgesa miała lektura Encyklopedii Brytaniki, którą on po prostu szalenie lubił. I ten bardzo oszczędny, bardzo precyzyjny, usiany rozmaitymi informacjami styl jego prozy jest żywcem wyjęty z niektórych haseł encyklopedycznych. Kiedy się w ten sposób kształtuje tekst, no to nie można sobie pozwolić na redukcję inną niż ta, która jest redukcją przestrzenną, bo trzeba zmieścić tekst na przykład na jednej stronie. Jeśli chodzi o zakres merytoryczny, jeśli chodzi o zakres znaczeniowy, jeśli chodzi o rozmach wyobraźni, to one powinny być jak największe. Korcą mnie dwa pytania i próbuję wymierzyć, co jeszcze możemy, na co jeszcze mogę sobie pozwolić, ale chciałbym jeszcze wrócić może do tego tytułowego, do tej tytułowej prozy, szkicu. I może ciebie, Piotrze, dosyć tak wywołać za tablicę. No właśnie, ten tytułowy alef, o tym już mówiliśmy trochę, jest takim punktem, w którym wszystkie inne przestrzenie spotykają się razem, tworząc coś w rodzaju nieskończoności. I jak ten alef Borgesa ma się do alefa hebrajskiego, do tego znaku pierwszego wszystkich alfabetów i języków semickich? Jakie to w ogóle przywołuje nam konteksty? Dlaczego Borges z tego korzysta? Dlaczego go to tak interesuje? No właśnie tutaj akurat ja nie wiem, czy on tak bardzo korzysta. Troszkę korzysta, troszkę wydawał mi się ten alef takim... ja wiem, co ozdobnikiem, tak? To znaczy, no alef rzeczywiście, no alef może alef jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego, alef może symbolizować Boga, może symbolizować całość. Może w teorii zbiorów, moc zbioru, prawda? Więc jest rzecz, znowuż jest konglomeratem wszystkiego. To raczej takie tropy, ale też jest troszkę puszczeniem oka do czytelnika. No alef to jest Bóg wie jaka tajemnica, prawda? To pod schodami leży coś, w czym się przeglądamy. I nawet nam się przez chwilę wydaje, że widzieliśmy wszystko i tyle, tak? Nazywamy to alefem. Brzmi to niemalże jak Abraxas z Hermana Hessego, prawda? Z Demiana. Też takie po prostu miejsce wszelkiej tajemnicy. Tymczasem no, ja wiem, co, no, to trochę żart. To jest też, to nie musi być jakaś taka górna półka kabały, w której hebrajski alef będzie nam konotował, ja wiem co, wszystkie tajemnice wszechświata. Także na alefa bym tak ostrożnie jako na pewnego rodzaju jednak też dowcip. Znaczy ja wierzę w to doświadczenie, tak? To znaczy wierzę, że jemu się mogło przydarzyć, czy wydawało mu się, że może mu się przydarzyć coś takiego, że w jednej chwili, w takiej rzeczywiście niesłychanie skrótowej, bezczasowej epifanii zobaczy całą rzeczywistość. I to będzie taka idealna synchronia. Straszna tak naprawdę, no bo skoro jest taka synchronia, to już nie ma w ogóle żadnego ruchu. To już co, można tylko w łeb palnąć, człowiek to zobaczył. Zachwycić się i potem sobie palnąć w łeb. No chyba, że to się właśnie rozsypie i nas uratuje. Znaczy jak się rozsypie, to będziemy mieli właśnie principium individuationis, która sprawi, że możemy jakoś żyć, no bo tak to w całości się żyć nie da.
Natomiast do nazwy ja nigdy nie przywiązywałem jakiejś szczególnej wagi. No, Borges zostawia takie ślady, interesuje się kabałą, interesuje się mistyką islamu, to zostawia te kawałki rozbitych lusterek. Tak mi się wydaje, nie? Czy to jakiś bardzo poważny sonet? Nie, ja myślę, że to jest też bardzo ironiczny komentarz do rzeczywistości literackiej danego miejsca i danego czasu. Rywalizacja dwóch pisarzy polega w tym opowiadaniu na tym, że jeden po prostu, patrząc w to wszystko, tworzy literaturę, którą inni chcą czytać, którą inni rozumieją i którą nagradzają. Drugi natomiast idzie tak indywidualną drogą, że mimo iż to wszystko ujrzał, nie komunikuje się ze swoimi odbiorcami w równie skuteczny sposób. Można przełożyć takiego Alefa na rodzaj zbiorowej świadomości, którą w każdym czasie, w każdym miejscu można znaleźć, rodzaj takiego skrótu tematów, problemów, pojęć, które są przez jakąś grupę, dziś nazwalibyśmy ją bańką, są akceptowane, są uważane za istotne i ten, kto doskonale się w tych tematach orientuje, tworzy swoją opowieść w taki sposób, że zostaje to natychmiast zrozumiane i uznane. Myślę, że tam jest i taki ironiczny bardzo aspekt przez Borgesa piętnowany z całą mocą, a że robi to za pomocą pojęć zaczerpniętych z kultury, no to tak już powiedzieliśmy, robi różne rzeczy. No, obiecuje na przykład, że pismo będzie trwałym gruntem, po którym my przejdziemy do jakiejś prawdy, po czym się okazuje, że pismo jest tylko pismem, a nawet mniej niż pismem, bo nie da się go, dajmy na to, odcyfrować w niektórych jego opowiadaniach. I zostajemy wtedy z niczym, obiecywano nam wszystko, dostaliśmy co najwyżej koncept. Jest coś też chyba taka uszczypliwość, wydaje mi się, pod adresem tych, którzy zadowalają się taką, nie wiem co, powierzchowną i pseudotajemniczą ezoteryką. Prawda? Znaczy Borges jej używał bardzo często w swoich tekstach, a jednocześnie wykpiwał. To znaczy tego rodzaju ezoteryka, tani okultyzm, parę pojęć wziętych z tej świętej książki, z tamtej świętej książki, one składają się na narrację, ale obiecują straszną tajemnicę. Może nie jest tak, że tej tajemnicy w ogóle nie ma, tak? Ale ona jest zawsze osadzona w kontekście, w narracji, w kulturze, a niekoniecznie jest symbolem, który gdzieś tam wskazuje jakieś nie wiadomo jakie głębie. Mówimy o autorze, który pewnego dnia zapisał słowa: każdy system filozoficzny na początku zamierza nam objawić prawdę, potem jest tylko rozdziałem, a niejednokrotnie wręcz przypisem do wielkiej historii filozofii czy historii ludzkiej myśli. To bardzo dobrze pokazuje, jaki miał stosunek do tego rodzaju żetonów wydobywanych z kultury. Nie odrzucał ich całkowicie, bo z nich lepił swoje opowieści. To one mu służyły za zarówno materiał, narzędzia, napęd. Wszystko z całą pewnością go bawiło i było źródłem ogromnej podniety takiej twórczej. Ale żeby Borgesa łapać za rękę i oczekiwać, że w jego tekstach odkryta zostanie już przez nas obu zdemitologizowana tutaj prawda, moim zdaniem to byłaby zła strategia czytelnicza. Okej. Okay. Chciałem zapytać, czy są jakieś pytania od publiczności, Aniu? Są, wow, doczekaliśmy się, fajnie. Mamy trzy pytania od pani Marleny. Zacznę od trzeciego. Czy jest jakiś inny pisarz, który pod względem stylu i pomysłów przypomina panu Borgesa? Kto jest, z kim Argentyńczyka moglibyśmy porównać? No.
No on sam zaproponował coś takiego, że mianowicie pisarz stwarza do pewnego stopnia swoich prekursorów. Więc na przykład niekoniecznie musi być tak, że Kafka czerpie z jakiejś konkretnej tradycji literackiej, czerpie z jakiegoś konkretnego dzieła, ale kiedy Kafka już wszystko, co miał do napisania, zostawił Brodowi i to się ukazało drukiem, możemy spojrzeć na historię literatury i zobaczyć u innych pisarzy, o, to jest z Kafki, mimo że Kafka przecież był później, tam to jest z Kafki i tak dalej. W przypadku Borgesa to działa w obydwie strony, to znaczy jest cała masa filozofów, których on także traktował jak pisarzy, których można było potraktować, znaczy dla których Borges jest prekursorem. Mówię o przeszłości teraz i cała masa pisarzy, którzy po Borgesie do niego nawiązywali. No i jeśli chodzi o tych wcześniejszych, no to należałoby wymienić tak, gnostyków Szymona Maga, Bazylidesa, Walentyna, z filozofów Huma, Berkeleya. Oczywiście, że tak. Wspomnianych już przez nas wcześniej Arystotelesa, Veroesa, Platona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o późniejszych, i to będzie być może precyzyjniejsza odpowiedź na pytanie pani, no to tak, cała masa, cała rzesza postmodernistów, na przykład, nie wiem, Georges Perec, wspomniany przez ciebie Umberto Eco, który... Ulipiści, tak jest, francuscy pisarze, nie tylko francuscy, którzy działają w ramach grupy Ulipo, ale Amerykanie może tacy, nie wiem, jak na przykład John Barth. No takim przychodzi tych kilka nazwisk do głowy. Może... Italo Calvino, tak. Oczywiście. Dobrze, to następne pytanie brzmi... Czy nie macie panowie wrażenia, że brakuje Borgesa w polskiej edukacji? Że jest to twórca, na którego trafia się często z przypadku i co gorsza, zaatakowani przez niego znienacka, nie wiemy jak się odnaleźć w jego twórczości. Ja nic nie wiem o edukacji, więc to może Grzegorz uczysz czas. To znaczy, ja na przykład miałem to szczęście, ucząc się w latach 90., że w ramach mojej edukacji licealnej Borges się pojawiał, no, ale może to było zależne nie tyle od tego, że wtedy lista lektur była inna, tylko po prostu od konkretnego nauczyciela czy konkretnej nauczycielki. Ja myślę, że tak jak literatura iberoamerykańska cała, kiedyś Borges był bardzo obecny w świadomości polskich czytelniczek i czytelników. To się po prostu skończyło wraz z boomem na literaturę iberoamerykańską. 20 lat temu te wszystkie dzieła zostały wznowione, może nie wszystkie, ale większość z nich została wznowiona. Wtedy Borges po prostu się pojawił i dużo się go czytało, komentowało. Mam nadzieję, że dokładnie tak samo będzie teraz dzięki wznowieniom i nowym edycjom Piwu, bo nie powiedzieliśmy o tym, ale ta książka Alef zawiera 10 nowych przykładów tekstów Borgesa, z 18 bodaj, chyba jest 18 w całości. Wcześniej 8 przełożył Andrzej Sobol-Jurczykowski, a pozostałe 10 przełożyła Zofia Hondzyńska. Tutaj natomiast mamy premierowo. Tak jest, więc to jest też tak, że to nie są tylko wznowienia tego, co już było, ale także nowe propozycje, no nowe odczytania, bo są nowe posłowie i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to sprawi, że ludzie nie tylko poza szkołą, ale także w szkole będą się o Borgesie nie tyle może uczyć, ale będą po prostu o nim rozmawiać. Jest jeszcze jedno pytanie, na które się specjalnie cieszę. Gdybyście panowie mieli ocalić jedno opowiadanie Borgesa z płonącej biblioteki, które to by było i dlaczego? Może pani powtórzyć, pani Aniu? Gdyby panowie mogli ocalić jedno opowiadanie z płonącej biblioteki, to które i dlaczego? No to strzelamy. Znaczy, ja po prostu mam jedno, które najbardziej lubię z tej książki i to jest opowiadanie Nieśmiertelny. I ocaliłbym je i powiem dlaczego, krótko. Mianowicie dlatego, że z tego opowiadania jasno wynika, że literatura jest potrzebna tylko śmiertelnym. Z perspektywy nieśmiertelnych opowieść nie ma już żadnego znaczenia. Więc jeśli miałbym ocalić coś z zatraty, to znaczyłoby, że ocalam również samego siebie
przed, wydłużając jakoś swoje życie, no to zabrałbym to właśnie opadanie, które nie dość, że lubię, to jeszcze nawet ma takie przesłanie. Ojej, no to ja bym, nie wiem, to jeśli ma być koniecznie jakieś jedno, to ani z fikcji, ani z Alefa, tylko z późniejszej książki oceniłbym Księgę Piasku, bo ją bardzo lubię. Jest to takie opowiadanie o właśnie dziwnej książce, z której kiełkują kolejne strony, w której pagina się nie zgadza, w której się wszystko bez przerwy zmienia, książki, która jest żywym organizmem, nieskończonością, ale też nieskończonością nie tylko idei, ale takiego szeleszczącego papieru, który jednocześnie koszmarem dla Zecera i Metramparza. Ja ponieważ się oprócz innych spraw parałem się też zecerstwem i metramparstwem, czyli mówiąc współcześnie składem drukarskim, to bardzo mi to do dzisiaj frapuje. To tyle, tak? No cóż, w takim razie nic mi innego nie pozostaje, jak bardzo wam podziękować za tę niesamowicie ciekawą rozmowę. A państwu bardzo wyraźnie powiedzieć, że i fikcje, i Alef są dostępne w piwie tu na miejscu i na stronie internetowej. Można je kupić, można je czytać. Można też czytać posłowie i Piotra Pazińskiego, i Grzegorza Jankowicza rozsiane po tych... Tak, można mieć też e-book. Także ja do tego osobiście najserdeczniej zachęcam. No i cóż, bardzo dziękuję, że nas państwo wysłuchali do końca.